Nazywam się Arek Förster i od urodzenia mieszkam w jednym z najpiękniejszych miast Europy. To właśnie z Wrocławiem związałem swoje życie osobiste i całą karierę zawodową. Od lat, jako przewodnik, wraz z turystami codziennie odkrywam to przepiękne miasto. Zachęcam do tego każdego z Was. Odkryj Wrocław. Witam Was w kolejnym odcinku Odkryj Wrocław. Dzisiejszy odcinek będzie naprawdę niezwykły. Wiecie dlaczego? Dlatego, że zostanie nakręcony na wodzie. Całość. Będzie mowa o beach barach, będą kajaki, statki, łodzie motorowe. To wszystko, co wiąże się z Odrą. Dlatego, że Odra ukształtowała Wrocław. Nie byłoby Wrocławia takim, jakim go znamy, bez Odry. Wrocławski węzeł wodny jest nie tylko największym w Polsce, jest jednym z największych w Europie. Wyobraźcie sobie, że przez Wrocław przepływa 42 km rzek i kanałów. To sprawia, że tak jak powiedziałem, ten węzeł jest naprawdę olbrzymi. Bo Wrocław to nie tylko Odra, na której w tej chwili jesteśmy. To także inne rzeki. Bystrzyca, Ślęza, Oława, Widawa. W granicach administracyjnych miasta te rzeki wpływają do Odry. Do tego musimy dołożyć cały system infrastrukturalny zbudowany w związku z tą rzeką. Czyli mamy kanały powodziowe, kanały żeglugowe, kanał Różanka, fosa miejska, która zachowała się we Wrocławiu niemalże w kompletnym stanie. To wszystko sprawia, że tej wody jest niezwykle dużo. I to woda ukształtowała Wrocław, to woda sprawiła, że to miasto wygląda tak, jak wygląda. Bardzo często mówi się o Wrocławiu, że jest to Wenecja Północy. No może jest to trochę przesada, bo tych mostów jest bardzo dużo, nie aż tak dużo jak w Wenecji, ale 130 to wciąż jedna z największych liczb mostów w Europie. Mało które miasto może się poszczycić tak wielką liczbą mostów właśnie jak Wrocław. Jest ich 130 rozłożonych na przeróżnych rzekach, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko Odra, ale kanały powodziowe, fosa miejska, Oława, Bystrzyca, Widawa, te wszystkie rzeki tworzą ten niezwykły system wodny we Wrocławiu. To jest też niezwykłe przeżycie, oglądać Wrocław z tej innej strony, oglądać go od strony Odry. No właśnie takie statki jak ten, na którym w tej chwili płyniemy. Duże wycieczkowe statki pływające po Odrze i te mniejsze pływające też po kanałach Wrocławia. To wszystko sprawia, że odkrywanie Wrocławia z tej strony rzeki, z tej strony od strony wody jest zupełnie innym doświadczeniem niż spacerowanie uliczkami Starego Miasta czy Ostrowa Tuskiego. Jak widzicie, przesiedliśmy się z wielkiego wycieczkowego statku na tę oto łódkę solarną, super eko, bardzo modną ostatnio we Wrocławiu, właśnie dlatego, że jest taka eko. Jej ekologiczność polega na tym, że jest elektryczna i zasilana też słońcem, czyli tak naprawdę ten dach, który widać nade mną, to solar, który sprawia, że płyniemy i dzięki temu możemy wpływać w te maluteńkie, wąskie kanały otaczające wyspy tutaj na Odrze. No i jakby to miejsce, gdzie narodził się Wrocław, bo dokładnie za mną w tej chwili widzicie Ostrów Tumski. Ostrów Tumski, słowo ostrów oznacza wyspę we wszystkich językach słowiańskich, wyspę na rzece. Tum Kościół, Ostrów Tumski, Wyspa Kościelna. No i właśnie, słuchajcie, ta Wyspa Kościelna, ona była wyspą przez całe stulecia. Natomiast już dzisiaj nie jest. Dzisiaj jest tak, że jest to już na początku XIX wieku, kiedy wojska francuskie zajęły Wrocław. Hieronim Bonaparte, brat Napoleona, kazał zasypać odnogę Odry, która otaczała ostrów z tamtej strony. I to sprawiło, że dzisiaj on już wyspą nie jest, zachowała się tylko nazwa. Co nie zmienia postaci rzeczy, że właśnie tutaj, za moimi plecami, rozpoczyna się historia Wrocławia. Bo zobaczcie, w ogóle odkrywanie Wrocławia z wody jest zupełnie inne niż spacerowanie po tych uliczkach. Tam koniecznie trzeba pójść, ale zobaczyć Ostrów Tumski stąd to też niezwykłe wrażenie. Zachęcam, żebyście to zrobili, a jeżeli jeszcze jest to tak bardzo eko, to super. Tu z rzeki
świetnie widać tę tysiącletnią historię Wrocławia. Zobaczcie, za mną gmach Uniwersytetu Wrocławskiego, drugi najstarszy uniwersytet w Polsce, ufundowany w 1702 roku. Ale jak będziemy płynąć tędy, można zobaczyć po drodze Ossolineum i wszystkie te piękne, zabytkowe budynki, z których Wrocław słynie. Ale wystarczy, że lekko przekręcimy naszą łódź solarną i zobaczycie, że nagle pojawi się przed nami jedno z najbardziej kultowych miejsc we Wrocławiu, Wyspa Słodowa, pełna właśnie beach barów. Tak naprawdę można powiedzieć, to jeden wielki beach bar, dlatego że nawet to, co widać wzdłuż samego wybrzeża wyspy, to jedno, ale do tego dochodzi jeszcze wyspa Często właśnie, miejsce, gdzie często spotykają się studenci, gdzie siedzą, piją piwo, czytają książki, rozmawiają, dobrze się po prostu bawią. To jest takie miejsce, gdzie zawsze jest pełno ludzi i tak jak powiedziałem, to jeden z takich wielkich beach barów naszych wrocławskich, bo i na kanałach, i na rzekach Wrocławia one są rozsiane w najprzeróżniejszych miejscach. Z zachodu na wschód, z północy na południe, w każdej części miasta można świetnie bawić się nad rzeką. Nie wiem, czy wiecie, ale Wrocław to miasto, które posiada największą liczbę beach barów w Polsce. Nic dziwnego, skoro mamy mnóstwo wody, mnóstwo rzek, kanałów, gdzie te beach bary powstają naprawdę jak grzyby po deszczu. Jest ich naprawdę dużo, ale nie tylko jest ich dużo. One systematycznie się rozrastają, stają się coraz większe i mamy taką sytuację, słuchajcie, że tam zaczynają koncertować nie tylko lokalne wrocławskie kapele, ale w tych beach barach możecie zobaczyć czasami naprawdę gwiazdy, które przyjeżdżają tutaj specjalnie po to, żeby zabawić nas nad Odrą, bo to stało się bardzo modne, bardzo trendy wśród turystów, wśród mieszkańców, by spędzać czas nad wodą we Wrocławiu. Poznajecie ten most z tyłu? Tak, to jest most Grunwaldzki, jeden z symboli Wrocławia. Przed chwilką przepływaliśmy tamtędy płynąc statkiem pasażerskim. Teraz kajakiem. Wrocław kojarzy nam się z Odrą. Ale Odra to nie jedyna rzeka przepływająca przez miasto i tego dowód no właśnie tu, w tym miejscu, dlatego że to inna z wrocławskich rzek, Oława. Ona kawałeczek dalej tutaj właśnie wpada do Odry, bo w ogóle jest tak, że te wrocławskie rzeki, one wszystkie w granicach administracyjnych miasta łączą się z Wrocławiem. I to wszystko sprawia, że mamy tutaj ten klimat z jednej strony wielkiej rzeki, po której pływają te wielkie statki, ale z drugiej strony mamy te mniejsze rzeczki, gdzie można wziąć kajak, można wziąć rower wodny i świetnie spędzić popołudnie z rodziną, albo jeżeli jesteście turystami, to zobaczyć Wrocław z zupełnie innej perspektywy. Popatrzcie, że tutaj wzdłuż tej Oławy jest wszędzie pełno zieleni, trawy, wodorosty i tak dalej, ale nad nimi, no właśnie, nad nimi widać bloki, w których mieszkają mieszkańcy miasta, bo woda jest częścią Wrocławia. W ciągu ostatnich kilkunastu lat Wrocław postawił na wodę, postawił na Odrę. To zainteresowanie widać nie tylko w przepięknie odnowionych bulwarach, promenadach, ale w zainteresowaniu mieszkańców. Oni zaczęli kupować łódki, kajaki, motorówki, sprzęt pływający, no, który gdzieś trzeba przechowywać. No i właśnie, zobaczcie Państwo, to jedna z wrocławskich marin, jest ich kilka, gdzie możemy spotkać te wszystkie jednostki pływające. A to z kolei oznacza, że trzeba też zadbać o bezpieczeństwo na wodzie. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Policja Wodna, Straż Miejska, która wspomaga te jednostki, czy też Straż Pożarna dbają o to, żeby turystom, mieszkańcom nic się tutaj nie stało i rzeczywiście nic złego zwykle się nie dzieje, natomiast to bezpieczeństwo jest ważne. To jedna z wrocławskich marin, położona niedaleko Uniwersytetu, tutaj w centrum Wrocławia, ale także na obrzeżach, w różnych częściach wzdłuż Odry i innych rzek Wrocławia można takie mariny spotkać.